Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Trandir i witajcie znowu w Assassin's Creed 4. Tak, po takiej drobnej przerwie udało mi się już dojść do tego momentu, gdzie skończyliśmy. I ruszamy dalej. W sumie ja prawie tutaj kawkę, bo trochę mnie tam Fort obtłukł przed chwilą, bo właśnie przed chwilą doszedłem do tego momentu. Uzupełnimy sobie od razu całą amunicję. I powiem wam, że w sumie się zastanawiałem teraz przed chwilą, czy ruszyć od razu na następną misję z początku, czy może nie. I doszedłem do tego, że nie ruszę od razu. Zrobimy sobie jedną tutaj misję z tych dodatkowych misji fortu. Czyli odszukamy te brytyjskie statki. Przy okazji musimy zdobyć jeszcze metalu i drewna. Nie pamiętam, jak miałem rozbudowany statek w poprzedniej, nie wiem, w poprzedniej mojej, w poprzednim moim zapisie. Nie wiem jak miałem rozbudowany, więc musimy, ale kojarzę, że jest trochę za słaby, więc muszę go rozbudować. Go. Go. Dobra, nie będę śpiewał. Widzicie, fregata jest dla nas dla silna zdecydowanie. Trochę się namęczyłem, żeby przejść na nowo do tego momentu. Sorry za kanarka. Dobra. Tak a propos, nie wiem czy wiecie, a jest, no, Xbox One w końcu wyszedł w Polsce. Taka ciekawostka. Ja tam nigdy Xboxa nie miałem, a teraz raczej nie będę miał w najbliższej przyszłości, bo nie mam tyle kasy aktualnie. To jest dość duży wydatek, jak nie wiem ile kosztuje Xbox teraz aktualnie, ten One, nie sprawdzałem jeszcze. Ale wiem, że PlayStation 4 było w stanie kosztować do 2000. Da. Musimy zatopić brytyjską flotę podczas burzy, jak widzicie. Nie możemy śpiewać szant. Patrzcie, jakie są trzy kreski są na wiatr. I to jest niby ta łatwa misja, tak? Super, uwielbiam łatwe misje, szczególnie kurde trzy brygi. Dobra. Patrzcie jakie to będzie chamskie. No to, jeszcze się rozwaliłem taranując, udało mi się. Wow, dziwnie nie atakujecie, to ja was trochę potłukę. I z moździerzaka jesteście. Stawiać żagle. Stawiać kliwry, nie wiem co jeszcze. Co tam macie, wszystko. Eje. Kazu. Ajejejej. I kamieniówka poszła na dno. No widzę, że oni nawet żaglę zrzucili, nie wiem czemu. Nie są zbyt kreatywni. Dobra. Jesteś modeli statków do swojej kryjówki. W ogóle tam leciał w powietrzu ten marynarz, co go właśnie uratowali, nie wiem czy widzieliście. Co się tu dzieje? Nie umiem się ogarnąć. Znaczy, coś tak mi się śmiesznie steruje. Dwa statki unieruchomione. Dobra, potłuczamy ich. Albo jednak nie gazu. Znaczy stawiać żagle, bo ostatnio jak powiedziałem gazu, to mój kolega się mnie śmiał, powiedział mi taki tekst. Ja mówię gazu, powiedział Hitler, prowadząc 10 Żydów. Wiecie, taki suchar mojego kolegi, ale no. Ale wie, nie umiem się tu rozpędzić. Straszne. Tak mi odrzuca. Ohoho. Powiem wam, pierwsze, że mi się zdarzyło w tej grze, która za nic nie może być nazywana symulatorem żeglarstwa, że nie umiem wykonać zwrotu, nie? Serio? Chciałem tą prawą burtą, nie? Sterburtą, a ten i tu backburtą obraca. Jak tam chcę. Dobra. Oczywiście nie słyszałem kiedy zacząłem nagrywać, dajcie chwilę. Dobra. Tak, wiem, ale poczekam aż tu płyniemy bliżej. I w tą beczułkę mam ochotę trafić.
No, udało się, pięknie. O, tam jest jeszcze. A, w burtę trafiam. Dobra, kichać to. Ruszamy do akcji. Ukryte ostrza i do dzieła. A może tak, nie ukryte ostrza. Dobra, noc. Chyba mu się przestało chcieć mnie atakować, więc ja go posiekam. No, strzelec się na mnie rzucił. Dobra, strzelimy. W ogóle muzyki nie ma. Smutno tak. Ja mam trochę za głośne słuchawki i tak mi się śmiesznie do was mówi, bo praktycznie siebie w ogóle nie słyszę. Muszę to ściszyć. Co my tu mamy? Metal, cukier, fajnie. Idealnie o to mi chodziło. Więc właśnie, w sumie w tym odcinku właśnie sobie trochę popływamy. Nie będziemy robić na razie dalszej misji. Angielski ryk to jest. Naprawdę. Gin. No, dziękuję. Co masz? Drewno i metal, idealnie, płyniemy. No zatopiłem. Aha, nie, no fakt. Jeszcze muszę ich. Tak, dobra. Płyniemy ich wykończyć. Teraz prawie jakaś muzyczka jest. Dobra. I do abordażu. Beczułkę. Prawie mi się udało. Odstrzelamy trochę na ślepo. Ostatni strzał, niech będzie w kapitana. Niech tylko wyjdzie, no. Ajajaj. Akurat musieliśmy na fali się podnieść, dobra. No, miałeś go zabić, frajerze. Dobra, kontrował. Kurde, no. Weź mi to też kontruj. Dziękuję. Czy prosiłem o tak dużo? Dobra. Jak wyjmuję broń, to on mnie nie chce kontrować. Co jest w sumie logiczne, nie? Ej, serio, jednego nie trafiłem. Już trafiłem. Dostał trochę, no. Chyba w szyję, nie widziałem dokładnie. Ale posmakowali moich mieczy tym razem, nieukrytych ostrzy. Drewno, metal, znowu idealnie. Będziemy mogli sobie rozbudować kawkę. Tutaj jak skończymy tą misję, to w ogóle chyba wrócimy się do Nassau. Do Wielkiej Nagui. Tak mi się coś myśli. Co my mamy postawione, jak mamy tak? Bezana, grota, to nie wiem co to będzie. I kliwra. Niech będzie. Drewno i płótno, no dobra. Mniej potrzebne, ale... Szkoda tak zostawić. A zatopić mi się, to też szkoda. Więc wejdziemy na pokład. No i no, nie chodź mi na to. No złaś. O, nareszcie, teraz zrozumiał. No już trochę za późno, ale dobra, kapitan dostanie kulkę. Jakim cudem? No. A, zasłonił go tamten, dobra. Pojąłem. Serio jeden. Jeszcze mnie trafił. Ale dobra, udało się. Ciekawe jak w ogóle te pistolety działają, jak on tyle razy do wody wpada albo deszcz wpada, no to jest aż dziwne. Prok mógł przecież zamoknąć, nie? Raczej wodoszczelnych zamków to nie miał.
i luf. Chyba, że miał jakieś zatyczki. No, dziękuję bardzo. Misja morska. Za wykonanie wszystkich misji morskich dostajemy... Chwila, żeby nie pomylić. Najlepsze pistolety. A za wykonanie wszystkich misji zabójstw, miecze z pistoletami. Albo na odwrót. Chyba dobrze powiedziałem, ale nie jestem pewny. Więc wiecie co? Co tu mamy? No, przepłyniemy się już tutaj, jak już tu jesteśmy. Odkryjemy sobie nową lokację. Może się kiedyś przydać, jak jakaś misja będzie w tym rejonie. To będziemy mieli tutaj szybką podróż. Dobra. Co tam mamy? Regata. To jest w ogóle prawdopodobnie kryjówka tych przemytników, jak jest taki znaczek. Na szczęście nie ma blokady. Są tutaj takie lokacje, które mają blokadę, że na przykład trzy brygi albo dwie fregaty stoją w takich wojskich przejściach jak tutaj. Po prostu nie da się tam wpłynąć, unikając walki. Ale mi FPS-y spadły. O, dobra, już wróciły. Pff, tak nagle urwał. My tu, dobra, dalej bliżej nie podpłyniemy. Osłyszę sobie najbardziej lokacje. Musimy skrzyń szukać, możemy przy okazji, jak gdzieś się nam rzucą w oczy. Ale po prostu chcę mieć tutaj punkt szybkiej podróży. Tu jest kryjówka przemytników. To co, dostanę ten punkt szybkiej podróży? Chyba tak, dostałem. Bardzo ładnie. Wiecie co? Nie chce mi się tu szukać, dobra. Olać to, bo tutaj gdzieś będą pochowane te pule, jakiś statek. Na piasku, tak śmiesznie. Dobra. O, co to? Aha, to jest ta fregata. Ja tak patrzę. Gdzie możemy się zmyć? Możemy wrócić do fortu. Ulepszymy sobie statek. Pancerzyk. Kadłuba. Sobie wykupimy. Myślę, że już mamy tyle, chociaż w sumie nie jestem pewny. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Mam taki fajny nowy fotel, teraz mi się fajnie siedzi. W ogóle bardzo się cieszę, że mogę w końcu nagrać kolejny odcinek z Assassin's Creed, bo tak dawno nie było, że... Ale trochę coś czuję właśnie, że mi się trochę ciężko rozkręcić tak znowu. Tak dawno się nie gadało o Assassin's Creed, że... I a propos drugiego odcinka, to nie wiem, albo nagram jeszcze Assassin's Creed, jak będę miał ochotę, bo dzisiaj jest piątek, dopiero już mam dwa dni, albo nagram Kotora. Pewnie Kotora, ale jeszcze się zobaczy. Pancerz kadłuba możemy ulepszyć, super. Coś jeszcze? O, zwykłe kule, super. Dużo kasy nam to zeżre, ale... się przyda. O, i siła folgierzy. Z folgierzy ja lubię też strzelać, ale elitarne folgierze są bardzo fajne, bo strzelałem seriami. Tylko się przytrzymuje i się wali. To jest fajne. Siła harpuna, takie tam rzeczy. No, na razie nie będziemy tego robić, bo na razie tak tego nie wykorzystujemy. Dobra, to się znajdzie, nie musimy. Po co wygląd? Ach, właśnie, pokażę wam, jaki mam wygląd ustawiony. Mamy tak, ustawiony elitarny galion, elitarne koło sterowe i elitarne żagle, żeby było śmieszniej. Chociaż koło sterowe właśnie chcę sobie zmienić. Na Elimpolu to sobie zmienimy. Bo elitarne koło damy sobie, jak już będziemy mieli elitarny statek po prostu. I galion królewskiej łaski, tak. Okręt czarnego Barta, to już się potem okaże. Potem mam przez flotę Kenwaya. I ta fajna muzyczka oczywiście przy ulepszaniu statku. I pięknie. Zaawansowane kule,
I potem teraz to widać już, to widać trochę. Kiedy kupimy nowe armaty, to widać, że jest więcej armat. Jak kupujemy ulepszenie kadłuba, to widać, że jest trochę lepsze. Później, jak już będzie elitarny, to będą takie złote paski na kadłubie. Ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim tak będzie. Tu się nawalają w ogóle. Każdy z każdym, nie? O! O, posłuchajcie Keho jest w tej piosence. Fajne Echo, nie? W ogóle nasz Forte strzela. Zaatakujemy sobie tą fregatę może. Na fali. Nie umiem znaleźć moje fajne szant. O, teraz. Hey up she rises in the morning. Tam jest w ogóle early in the morning, a to jest tak, na początku w ogóle nie działałem tego, potem się dopiero kapłem. Early in the morning. I koniec pieśni, teraz nawalamy. Spróbujemy ich staranować. Fregatę jest stosunkowo łatwo staranować. Właśnie, trzeba przetrwać jej salwę. No właśnie, i teraz rzucamy żagle, ustawiamy się burta w burtę, co nie jest zbyt mądre na razie, i nawalamy. I teraz odpływamy rufą i rzucamy beczkę. Mniej więcej coś takiego, taka jest dobra strategia. Możemy jeszcze, kiedy wpłyniemy na nie w ogóle, używać brasowania Rei. Ja niestety tego nie zrobiłem, trochę właściwie uznałem to za niepotrzebne, ale widzicie, jak szybko ją rozwalamy. I już jest nasza. O, jeszcze jest ten bullet time. No, mniej więcej to. Maszty połamane. Tak, żeby ją przypadkiem nie zatopić. Dobra, i idealnie się ustawiłem. Bóg. Kolejny. No, czemu nie trafił? Nie, nie ogarnię. Zacznijmy się, czasem kapitana nie da się zabić normalnie z tego. Jakim cudem. Dzień. Wszyscy tu się ośmielą mnie zaatakować, normalnie na glebę. Dobra, pora się pozbyć kapitana. Lepiej z ukrytego ostrza. No właśnie tak. I łup. Ajajaj, nie zdążyłem. Czemu mnie zadziałało? No teraz. Pyk, pyk, plecy. To jeszcze, no. Nikt. Już. Muszę sobie większą sakwę na amunicję zrobić. Wytworzyć. Napraw w sumie. Tak, naprawimy.
No, dostałem SMS-a, mam nadzieję, że mnie zapikało. W ogóle mam wyciszone i nie usłyszałem. Dobra. To wiecie co, to w sumie będę tutaj już kończył odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeszcze jakąś szantę sobie chwilę posłuchamy. I więc ja już się z wami żegnam i za chwilę będzie koniec. Vittoria agli assassini.